Szanowni Państwo, witam serdecznie w drugim dniu konferencji pracy z ciałem Sapere. Przed nami drugi dzień fascynujących prelekcji, podczas których doświadczamy, zdobywamy wiedzę oraz wymieniamy się własnymi spostrzeżeniami. Na sali są psychoterapeuci, psycholodzy, fizjoterapeuci, masażyści, lekarze oraz ludzie, którzy rozumieją, jak ważny dzisiaj jest świadomy kontakt z ciałem. W dniu dzisiejszym będą Państwo mieli przyjemność pracować z i dla każdego z nich bardzo proszę o gorące brawa. Pierwszy z nich to jest Michał Godlewski. Eliza Kurowska. Agnieszka Klimek. Magdalena Kidoń. A ten wspaniały dzień, właściwie popołudnie, zakończy Jacek Panster. Wielkie brawa. Jednocześnie mam przyjemność poinformować, że certyfikaty są już gotowe do odbioru i są dostępne w punkcie rejestracji. A przed nami wystąpi teraz swoją prelekcją pod tytułem Psychologia oddechu. Rozwój świadomości cielesnej, emocjonalnej, mentalnej i transpersonalnej w pracy z oddechem. Michał Godlewski, założyciel Instytutu Oddechu, pracuje z oddechem transmodalnym od 14 lat. Popularyzator świadomego oddychania, prowadzi warsztaty wprowadzające, intensywne treningi tygodniowe, kształci praktyków oddechu i trenerów oddechu podczas kilkuletniego programu transformacyjnego. Serdecznie zapraszamy i nagrodźmy go brawami, przywitajmy Michała Godlewskiego. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w drugim dniu naszej konferencji. Muszę przyznać, że ta konferencja jest wyjątkowa i tak jak Pan Wojtek wczoraj powiedział, dotyczy i dotyka ciała i wyciąga być może terapię poprzez ciało z pewnego podziemia. I jeśli istnieje podziemie pracy z ciałem w praktykach psychoterapeutycznych, to wydaje się, że praca z oddechem stanowi takie specyficzne podziemie wewnątrz tego podziemia. Aczkolwiek martwiłem się, że mam tylko 40 minut, żeby wyjaśnić, czym się zajmujemy w pracy z oddechem. I okazało się, że mówimy jednym głosem na tej konferencji, więc wiele wczorajszych wystąpień stanowi to, co w pracy z oddechem zostało już zasymilowane i czym się posługujemy. Także z wielką wdzięcznością też się kieruję do współprelegentów wczoraj występujących. I będę się odnosił do tego, do tej wiedzy, którą wczoraj zgromadziliśmy. Muszę przyznać, że wczoraj po konferencji miałem wszystkie oznaki stresu, a ponieważ byłem na bieżąco z tym, jakie są reakcje organizmu po wszystkich wykładach, także mogłem je obserwować w swoim doświadczeniu, nie byłem do końca przekonany, czy one wynikają ze stresu przed wystąpieniem, czy ze stresu po moim wczorajszym wystąpieniu tu na środku. Także w każdym razie zastosowałem to, co było tutaj proponowane, jak również to, co sam stosuję w swojej praktyce, czyli pracę z oddechem. I pomyślałem, że może tę scenę trochę trzeba będzie odczarować. Dlatego zaprosiłbym, ponieważ moja reakcja stresowa i sympatyczny układ nerwowy są aktywne, do tego, żebyśmy rozpoczęli od pewnego doświadczenia związanego z pracą z oddechem. Nie będzie to doświadczenie zupełnie nowe. Będzie się odnosiło też do tego cytatu dr Joy Manet, to jest doktor psychologii, moja nauczycielka, autorka kilku książek z zakresu pracy z oddechem, przetłumaczonych na język polski. I w, t-
tym koncepcie wydaje się, że sposób oddychania determinuje sposób funkcjonowania, sposób życia. I wczoraj wielokrotnie słyszeliśmy i praktycznie podczas każdej prelekcji, że oddech jakoś koresponduje ze stanem świadomości, ze stanem naszych przeżyć. Więc zaprosiłbym do szybkiego doświadczenia i trochę zestrojenia się ze mną być może. Nie będę ujawniał jeszcze, czym to doświadczenie jest, ale się sami zorientujemy bardzo szybko. Jesteście gotowi do tego, żeby jakoś zacząć razem ze mną? Dziękuję bardzo za to. To poprosiłbym o przygotowanie dwóch palców wskazujących. Niektórzy z Was znają to ćwiczenie. I na początku podam Wam instrukcję i będę ją razem z Wami wykonywał, a potem przestanę ją wykonywać i będę dalej podawał polecenia i zaobserwujemy, jakie to rodzi w nas doświadczenie. Więc bardzo bym poprosił, żeby palcem wskazującym lewej ręki dotknąć nosa, palcem wskazującym prawej ręki pokazać na lewe ucho, palcem wskazującym lewej ręki pokazać na prawe ucho, palcem wskazującym lewej ręki pokazać na brzuch, palcem wskazującym prawej ręki pokazać na sufit. Kto z Państwa oddycha? Dwie osoby się zgłosiły, pan Wojtek się zgłosił i tutaj oczywiście kredyty do pana, panie Wojtku, ponieważ to ćwiczenie znam z pana innego wykładu. Więc widać, że mówimy jednym głosem. Tak, to doświadczenie, które teraz mieliśmy, potwierdza tę tezę. Jeśli koncentrujemy uwagę w nadmiarowym działaniu, może okazać się, że zapominamy o oddechu i w tym sensie generujemy stres, więc przepraszam za stworzenie sytuacji stresowej i teraz ją będziemy odkręcać. I najprostszą techniką oddechową, chociaż to, czego ja uczę, to nie są techniki oddechowe tylko i do tego przejdę za chwilę, którą wielokrotnie już stosowaliście, jest westchnienie i wczoraj mieliśmy okazję, dziękuję, to pomaga również mi, ale też westchnienie może być bardzo różne. Więc zaproponowałbym, żebyśmy zrobili trzy westchnienia, które komunikują, bo oddech jest pewnym językiem i pewnym sposobem komunikacji, komunikują frustrację. Nie wiem, może denerwowaliście się, czy tu zdążycie, czy nie zdążycie, albo że jest niedziela, można było spać, trzeba było wstać. Więc jakby brzmiało westchnienie frustracji? To policzę do trzech, weźmiemy głęboki oddech i wypuścimy frustrację. Raz, dwa, trzy. To jeszcze raz poproszę, raz, dwa, trzy. Jeszcze raz, raz, dwa, trzy. I teraz poproszę o westchnienie ulgi, ono pewnie będzie jakieś inne. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. A może o oddech, który by komunikował zachwyt? Raczej tak, będzie słyszalny na wdechu. Jeszcze raz, żeby? Teraz przez pomyłkę mi się wydaje, że to chodzi o mnie, nie? Raz, dwa, trzy. Jest wiele różnych rodzajów westchnień, ale zakładam i przeżywam razem z Wami. Zmieniliśmy się w trakcie tych 9 oddechów. Czy dobrze mi się wydaje? Tak, widzę, że kiwamy w tą stronę głową, co znaczy, że tak. Oddech jest potężnym regulatorem naszego samopoczucia i istnieje też pokusa, żeby go używać jako regulatora tylko. Ale też oddech jest czymś, co pozwala nam na sięgnięcie głębiej, nie tyle regulowanie, co odsłanianie treści psychicznych. Doktor J jest moją nauczycielką pracy z oddechem i ona odpowiada na problemy pracy z oddechem, które zostały też zaadresowane wczoraj w komentarzu do techniki libertingu. To, czym się zajmuję, nie jest libertingiem, aczkolwiek liberting jest częścią tego, czego się zajmuję. I dr Joy Manet w swojej metodzie Conscious Breathing, świadome oddychanie, zaadresowała problemy, z którymi zmagał się liberting.
czyli brak odpowiedniego przygotowania, brak stworzenia świadomości integrującej doświadczenia, nadmierny dramatyzm i zbyt szybkie otwarcie treści nieświadomych, więc powstała struktura do pracy z oddechem, która ubezpiecza tę pracę i stanowi o jej bezpieczeństwie. To jest moja jedna nauczycielka. Joymana ma teraz 72 lata, jest buddystką i 40-letnie doświadczenie medytacyjne, praktyka vipassany wpłynęło na jej podejście do pracy z oddechem i terapeutycznej pracy z oddechem, tak można by powiedzieć. Przybliżę wam trochę Joymanę z moich prywatnych konwersacji z nią. Niedawno rozmawialiśmy o tym i ona do mnie powiedziała: Michał, widzę, że chciałbyś, żeby to już się skończyło, a to się nigdy nie kończy. Ja mam teraz 72 lata i uczę się, jak kochać starość. I uczę się, jak kochać starość w sobie i uczę się, jak kochać starość w moim mężu Johannesie, z którym jestem od 40 lat. No bo on taki nie był, ja też taka nie byłam. I teraz przyjmujemy tą inicjację, tą część życia. Więc w ten sposób jakoś myślę, że macie połączenie z tą nauczycielką, rozumiejąc jej rozumienie. Joymanę też w pracy z oddechem twierdziła, że najpotężniejszą siłą jest łagodność i delikatność. To było jej podejście. I ten trening trwał około 1000 godzin. To był 3-letni trening pracy z oddechem. Skończyłem 2 szkoły pracy z oddechem. Drugą szkołą pracy z oddechem była szkoła prezesa Międzynarodowej Fundacji Pracy z Oddechem Naimi Nath, Niemki mieszkającej w Australii. I wspominam o tym dlatego, że ona znajdowała się trochę na drugim biegunie podejścia do pracy z oddechem i już wyjaśnię, co mam na myśli. Kiedy przychodziliśmy do Joymanę w trakcie na przykład 10-dniowego treningu, mieliśmy Joymanę, po prostu nie chce mi się dzisiaj robić sesji, nie mam ochoty, mam dość pracy z oddechem. Czyli klarownie widać, że jestem w oporze wobec tego, co się będzie wydarzało, to że mówię, no to nie rób. To może się wyjedź na jeden dzień i jak będziesz czuł, że jesteś gotowy, no to wrócisz i zaczniemy pracować z powrotem. Naimi Nath w tej samej sytuacji reagowała zgoła odmiennie i mówiła, to jest bardzo doskonała okazja, żeby zrobić sesję pracy z oddechem, więc zapraszam, proszę połóż i będziemy oddychać z tym, że nie chcesz oddychać. I oba te podejścia są skuteczne, oba te podejścia mają swoje uzasadnienie. Naimi Nath też ze swoją determinacją do pokonywania oporu i trudności postanowiła włączyć pracę z oddechem do australijskiego państwowego systemu kształcenia jako kształcenie zawodowe i to jej się udało, więc to wymagało właśnie takiego podejścia, nie odpuszczania. Natomiast Joymanę wiedziała coś takiego, że każda siła tworzy przeciwsiłę, więc im bardziej będziemy naciskać, tym większy opór będziemy tworzyć. I jej podejście polegało na tym, żeby nie naciskać, więc było to podejście do pracy z oddechem nieinwazyjne. I teraz, czym jest praca z oddechem, jak ją rozumiem i co my tam robimy? Ja nie będę tłumaczył wszystkiego, co się w pracy z oddechem dzieje, ponieważ wiele z mechanizmów uwolnienia traumy i powstawania traumy i powstawania defragmentacji w ciele, które odzwierciedla defragmentację psychiczną, zostało przedstawione wczoraj. Ja się do nich po prostu odniosę. Stąd sobie pozwoliłem zatytułować wystąpienie Rozwój świadomości cielesnej, emocjonalnej, mentalnej, transpersonalnej pracy z oddechem. Z uwagi na te dwa treningi kształcące mnie. Natomiast jak wygląda jedna z moich sesji pracy z oddechem? Przychodzi klientka po 50 z uśmiechem i mówi, no, jak się pani miewa? U mnie wszystko dobrze. Znaczy w domu dobrze, w pracy dobrze, w rodzinie dobrze, z mężem razem prowadzimy firmę, wszystko jest dobrze. Więc zapytuję dalej, to w takim razie, co pani być może pragnęła uzyskać w zakresie pracy z oddechem? Ja mówię, pan, bo ja po prostu nie wiem, kim jestem i nie wiem, czego chcę.
Więc klarownie widzimy, że nie jest wszystko dobrze, chociaż klient tak to przedstawia i oczywiście rozumiemy to. Więc czegoś brakuje w przeżyciu tego klienta. I posłużę się terminem innego mojego klienta, dlatego uważam, że jest to słowo twórcze, ale było genialne. Był to piłkarz, który w czasie swojej drugiej sesji oddechu w odpowiedzi na pytanie, co czujesz, odpowiedział, czuję mojość. Coś w rodzaju psychicznego odcisku palca. Esencjonalną świadomość tego, kim jestem. I uważam, że ten chłopak, używając słowa mojość, przebił kilka terminów, którymi się posługujemy. Self, tożsamość. Mojość bardzo, bardzo do mnie przemówiła, polubiłem to słowo i zdecydowałem się go używać jako fragment terminologii pracy z oddechem. Więc praca z oddechem jest próbą dotarcia do mojości. To była jego druga sesja i to przeżycie się ujawniło. I on powiedział do mnie jeszcze jedną rzecz. Słuchaj, jakbym zapomniał, to mi przypomni, że ja tam łatwo mogę wrócić. I nie mogę powiedzieć, że ten stan się utrzymał, ale ten stan dał mu nadzieję na to, że ma do czego dążyć. I to trochę też pokazuje siłę pracy z oddechem. W kontynuacji sesji oddechu z klientką, której było wszystko dobrze, tylko nie wiedziała, kim jest i czego chce, w sesji ujawniła się złość. I w sesjach pracy z oddechem dialogujemy z uczuciami, co jest techniką znaną, więc zatem gdyby ta złość mogła mówić to, co by powiedziała i ta złość by powiedziała teraz ja. Co mi przypomina wczorajsze ćwiczenie Me First. Więc można powiedzieć, że klientka cierpiała na pewnego rodzaju brak poczucia mojości przez jakiś czas i zaczęła je odzyskiwać. To oczywiście dobra złość, która prowadzi do ustanowienia granic, do przedsięwzięcia ważnych kroków w jej życiu. Chciałem przedstawić pracę z oddechem na początku od takiej strony właśnie empirycznej. I jak my do tej mojości docieramy? Pozwoliłem sobie na podstawie modelu i struktury pracy z oddechem, której nauczyłem się w szkole dr Joymane, na pewne uproszczenie i stworzenie modelu, w jakim pracujemy w pracy z oddechem. I można powiedzieć, że są trzy etapy. Budujemy świadomość integrującą podczas analitycznej pracy z oddechem, świadomość transformującą podczas energetycznej pracy z oddechem i świadomość transpersonalną podczas transmodalnej pracy z oddechem. Trochę uważam, że moja próba narracji, nazwania nie jest do końca sukcesem, nie jest do końca udana. Natomiast to jest też słabość pracy z oddechem, że mamy dobre narzędzie i dobrą pracę i słabą bazę teoretyczną w pewnym sensie. Więc ja przedstawię to, jak rozumiemy te trzy etapy w pracy z oddechem i co one dają, odnosząc się też do wczorajszych wykładów. Świadomość integrująca czy analityczna praca z oddechem opiera się przede wszystkim na dwóch filarach. To jest uruchomienie mechanizmu samoregulacji, czyli okazuje się, że jak pozwolimy ciału oddychać, to ono znajduje sobie taką trakcję oddechu, która jest dla niego najbardziej korzystna w danym momencie. I też szybko następuje stan relaksu. Jeśli nieco pogłębimy ten organiczny proces oddychania, to uzyskujemy dostęp do treści nieświadomych. Natomiast z uwagi na to, że nie jest to technika wymuszająca, tak jak technika rebirthingowa, dostęp do czegokolwiek, są to treści, które łatwo nam jest zintegrować. Czyli jakby schodzimy tuż pod powierzchnię tego progu świadomości i ujawniają się treści, które tam są i łatwo nam jest je objąć i zasymilować. W tej fazie budowania świadomości integrującej uczymy ugruntowania poprzez oddech. Można powiedzieć, że diagnozujemy problemy w oddechu,
poprzez koncentrację i obserwację oddechu. Okazuje się, że w niektóre obszary nam jest łatwo oddychać, oddech płynie tam swobodnie, w inne obszary nam jest trudno oddychać, jest nam tam oddychać ciężko, ta część ciała się nie otwiera, nie jest elastyczna i jakiś obszar z mojego przeżywania zostaje wyłączony. I w tej fazie pracy z oddechem, poprzez obserwacje, interwencje poprzez dotyk, proponujemy otwieranie tej części, która do tej pory nie pracowała i wówczas ujawniają się również te przeżycia, które w tym napięciu czy w tym wyłączeniu z przepływu są zatrzymane czy są ukryte. W tym czasie również dialogujemy z klientem, zadając takie pytania jak: gdyby to doznanie było uczuciem, to jakim uczuciem by było? Gdyby to uczucie miało głos, to co by powiedziało? I w ten sposób praca z oddechem i praca z ciałem ujawnia treści psychiczne i treści emocjonalne. Natomiast klient cały czas pozostaje w stanie, nawet jeśli występuje wzbudzenie emocjonalne, to utrzymujemy mocny kontener w ciele poprzez też oddychanie dolnobrzuszne, oddychanie przeponowe, o którym wczoraj słyszeliśmy w Biodynamic, w kontrolujących funkcjach ego. Czyli utrzymujemy klienta w pełnej świadomości, w pełnej funkcjonalności i odsłaniamy to, co oddech w tym momencie nam pozwala odsłonić. Jest to praca organiczna i w tym momencie klient uczy się integrowania swoich przeżyć, nazywania swoich przeżyć, odkrywania też ciała poprzez kierowanie oddechu do różnych części ciała i odkrywania uczuć i napięć, które tam są. W ten sposób buduje się pewien zasób, z którym możemy dokonywać bardziej intensywnej pracy, jeśli podejmiemy taką decyzję. Myślę, że ruch mindfulness jest takim ruchem, który w wielu obszarach bazuje na technikach takich samych, które my proponujemy w tej fazie pracy z oddechem, w analitycznej pracy z oddechem. Więc gdybym miał użyć jakiejś metafory, to jest to metafora stabilizacji prądu przez uziemienie i uporządkowania przepływu energii. Więc jakby to, co jest zdezorganizowane, gruntujemy, nazywamy, porządkujemy. Więc można powiedzieć, że w ten sposób przygotowujemy świadomość klienta, budujemy świadomość integrującą, która pozwoli mu na doświadczanie bardziej intensywnej pracy z oddechem. Jest to też najbardziej przebadana, bym powiedział, część pracy z oddechem. I wiele z tych badań zostało wypowiedzianych. Wczoraj bym się chciał odnieść do badań neurologicznych, tych, które wiemy. One pokazują, jak zmienia się mózg podczas takich praktyk oddechowych. I to są nie niektóre tylko z rzeczy, które wiemy w tym momencie o tym, co regularna praktyka pracy z oddechem robi. Zwiększa się aktywność w obszarze lewej przedczołowej kory mózgowej związanej z przyjemnymi emocjami. To jest ten obszar, który jest mniej aktywny u osób z depresją. Pojawiają się po 8 tygodniach treningu opartego o redukcji stresu, opartego na uważności, istotne zmiany w gęstości szary, które utrzymują się, wiemy, że ponad 5 lat po skończeniu tego 8-tygodniowego treningu. Wiemy, że zmiany tempa i głębokości oddychania wywołują zmiany w jakości i rodzaju peptydów uwalnianych z rdzenia mózgu. I to badania doktor farmakologii Candace Pert. I tu widzimy, że wśród tych peptydów znajduje się wiele endorfin, naturalnych opoidów i innych rodzajów substancji znoszących ból i szybko możemy osiągać jego zmniejszenie, co może być korzystne dla naszego klienta czy też pacjenta. I to powiązanie peptydowo-oddechowe jest dobrze udokumentowane. I jak doktor farmakologii twierdzi, to jest podłoże do naukowego uznania potężnych uzdrawiających efektów świadomego oddychania.
Znalazłem też fragment badań dotyczących relacji, w których uwzględnione zostały wzorce oddechowe, ale nie są zamieszczone w prezentacji, więc mogę o nich powiedzieć. To są badania doktora Johna i Julie Gottmanów. Przez 35 lat przebadali 3000 par i sprawdzali, które z tych par pozostają w relacji, które z tych par się rozchodzą i sprawdzali, co ci ludzie robią inaczej, jakie są wskaźniki behawioralne, które pozwalają przewidywać, czy para zostanie ze sobą, czy się rozstanie. I w tym momencie okazuje się, że około 84% skuteczności przewidywalności mają. Więc po obserwacji 10 minut relacji pary są w stanie stwierdzić, po ilu latach ludzie się rozejdą. Nie wiem, czy mnie to napawa optymizmem, czy przestrasza. Ale bardzo ciekawą rzeczą jest to, okazuje się, że na przykład 60% konfliktów w relacji jest nierozstrzygalne, ponieważ dotyczy głębokich wartości każdego z partnerów. Zarówno w parach, które ze sobą zostają, jak i w parach, które się rozchodzą. Okazuje się, że poziom emocjonalności podczas kłótni jest podobny w parach, które zostają ze sobą i w parach, które się rozchodzą. Pytanie jest, co jest inne. Inny jest wektor podczas tej kłótni, w której oboje są zaktywowani emocjonalnie, ponieważ w tych parach, które zostają ze sobą, ta aktywacja emocjonalna służy do tego, żeby zrozumieć partnera, a czemu ta deska jest podniesiona. Śmieją się ci, którzy się o to kłócili kiedyś, nie? A w tych parach, w których, które się rozchodzą, okazuje się, że wektor jest skierowany na to, żeby mieć rację, żeby wygrać tą kłótnię, nie na to, żeby zrozumieć. Pomimo tego, że ten konflikt pozostaje w pewnym sensie nierozwiązany i emocjonalność została wzbudzona, różnica leży w tym wektorze według przynajmniej badań doktora Johna i Julie Gottmanów. Natomiast zauważyli oni, że w długoterminowych relacjach pary synchronizują rytm oddychania ze sobą przynajmniej raz na 5 minut. Więc siedzą sobie przed telewizorem, jedna osoba bierze głęboki wdech i ten drugi się dołącza automatycznie i razem robią wydech i to tworzy poczucie bliskości czy poczucie intymności. I oni to robią nieświadomie, czyli raczej wynika to z chęci bycia bliżej i oddech jest narzędziem, którego nieświadomie używają do tego, żeby nawiązać kontakt, intymną relację. Więc można powiedzieć, że tutaj też jest coś ważnego, co moglibyśmy wiedzieć. I to, co wiemy, to oddech, zwłaszcza oddech pogłębiony, wydłużony i powolny, przełącza działanie systemu nerwowego z sympatycznego na parasympatyczny. Jeśli pamiętamy tą krzywą wzbudzenia, jak buduje się trauma w ciele, to system, dokąd jest aktywny system parasympatyczny, dotąd mamy zielone światło. Jeśli pamiętamy wczorajszą metaforę, jesteśmy spokojniejsi, rozluźnieni i chętniej wchodzimy w interakcje społeczne. I potem przy aktywacji systemu sympatycznego pojawiają się te pierwsze reakcje walki i ucieczki. Więc oddech może być tym sposobem na tym poziomie pracy, który pomaga wyregulować działanie systemu nerwowego i tego się można po prostu nauczyć. Więc korzyści z tego mogą być takie wielokrotne. I teraz myślę sobie, że przychodzi taki moment, że zrobilibyśmy doświadczenie dotyczące budowania świadomości integrującej w pracy z oddechem. Czyli wzięlibyśmy głębszy oddech. I zacznę od tego, że policzę do trzech i poproszę was, żebyście nie zmieniali pozycji ciała raz, dwa, trzy. Ani sposobu oddychania. I teraz możecie oczy zostawić otwarte albo zamknięte, jak sobie życzysz, tak sobie zrób. I sprawdź, jakimi słowami teraz opisałbyś, czy opisałabyś swój oddech. Czy jest ci wygodnie po pierwsze, czy czujesz się komfortowo w tej pozycji z takim sposobem oddychania, jaki masz. Czy ten oddech jest ciężki, czy jest lekki. Czy czujesz, że jest płynny, czy że jest rwany? Czy to jest doświadczenie przyjemne, czy nieprzyjemne? Czy jest regularny, czy jest szarpany? Jakich jeszcze innych słów ty użyłbyś, czy ty użyłabyś do opisania swojego doświadczenia oddechowego?
i skieruj całą uwagę do środka, na to, jak oddychasz. I teraz, jeśli twoje ciało chciałoby przyjąć inną pozycję, a twój oddech chciałby się zmienić, to pozwól na to. Wspieram tę pozycję. W każdym razie zauważyłem, że wielu z was się ruszyło. To znaczy, że siedzimy w niewygodnej pozycji i tego nie zauważamy przez jakiś czas. I koncentracja na oddechu zaczyna sprawiać, że zaczynamy zauważać pewne podstawowe potrzeby, na przykład to, czy jest mi wygodnie, jak siedzę, czy jest mi niewygodnie. I zostań w tym, jak ci jest wygodniej i dalej miej uwagę skierowaną do wewnątrz. Nawet jak masz oczy otwarte, to przenieś uwagę do wewnątrz, cokolwiek to teraz dla ciebie znaczy. I pozwól, żeby oddech się znalazł swoje miejsce i swój sposób oddychania. Możesz zauważyć, że zaczynasz też ten oddech oceniać. A ja to oddycham płytko, a ja to nie umiem oddychać, a ja to oddycham. To poprosiłbym, żeby teraz na chwilę te oceny zawiesić, bo jak w każdej dobrej relacji, ona się otwiera wtedy, kiedy jesteśmy przyjaźnie nastawieni, więc dobrze mieć też i to przyjazne nastawienie wobec oddechu. I pozwól, żeby oddech się znalazł swoje miejsce, swoją trakcję. Będziemy kontynuowali to ćwiczenie za chwileczkę, ale to jest pierwsze podstawowe ćwiczenie. Można je nazwać wsłuchaniem się w oddech, obserwacją oddechu, no i pewną diagnozą i korekcją jednocześnie. Można je powtórzyć wielokrotnie w ciągu dnia i w ten sposób zaczynamy by regulować samopoczucie w najprostszy i najlepszy z możliwych sposobów. I teraz jak jesteś w tym swoim miejscu, w którym oddech sobie płynie tak, jak jest mu najwygodniej, to jeszcze bym poprosił o jedną rzecz. Pozwól, żeby oddech cię oddychał. Po angielsku to brzmi lepiej. Let the breath breathe you. Niech oddech oddycha tobą. Nie ty oddychaj oddechem, tylko pozwól ciału. Pozwól ciału brać oddech tak, jak chce. O właśnie. I tu zadam takie proste pytanie. Jak tak kierujesz uwagę do wewnątrz, to jak się dzisiaj masz? Bo czasem kierujemy uwagę na innych ludzi, czasem kierujemy uwagę na treści, czasem kierujemy uwagę na projekty, czasem na najbliższych, czasem na przyszłość, czasem na przeszłość. A teraz kierujesz uwagę na, można by rzec, najważniejszą osobę w twoim życiu, na siebie. Jak się miewasz dzisiaj? Co musiałoby się wydarzyć też w twoim oddechu, żebyś się miał, czy żebyś się miała lepiej? Albo co w twoim dniu? Dziękuję bardzo. To powróć tutaj do sali, do nas. Możesz otworzyć oczy, jeśli były zamknięte. To jest taka krótka przerwa, 3 do 5 minut. Zaczynam ją nazywać roboczo przerwą wikinga. Teraz powiem dlaczego, bo okazuje się, że społeczność wikingów, jak się pomyślimy o wikingu, to mamy taki wyraźny obraz silnego wojownika. Zdawała sobie doskonale sprawę, że ten wiking przynajmniej raz w życiu na 6 miesięcy jest Viking. Yeah. I see that. Przynajmniej raz w życiu, od 6 miesięcy do 2 lat, wiking miał przerwę. Oni wiedzieli, że ten człowiek potrzebuje się zreorganizować i oni podczas tej przerwy nic nie robili. Nie walczyli z niczym, niczego nie zdobywali.
nie wystawiali się na ryzyko i społeczność ich wspierała, przynosili im tam jedzenie, oni po prostu leżeli albo się patrzyli w ogień. I dawali im czas pomiędzy 6 miesięcy, 2 lata na tą konwersję. No, my sobie na to za bardzo nie pozwalamy, ale oni wiedzieli, że tak silny człowiek jak Wiking potrzebuje takiej przerwy. I to mi się zdarzyło raz, dwa razy w życiu. Można powiedzieć, że to był czas na reintegrację. Więc my możemy sobie zapewnić taką przerwę na reintegrację, ponieważ być może w życiu się zmagamy tam od czasu do czasu z czymś, więc przerwy reintegracyjne 3 do 5 minut kilka razy dziennie mogą nas w tym wspierać. Teraz chciałem pokazać technikę. To była organiczna praca z oddechem. Oddech się wyregulował w taki sposób, w jaki sam się wyregulował. I to jest część naszej pracy, w analitycznej pracy z oddechem. Też mieliście być może jakieś zrozumienie, jakiś wgląd na takim poziomie, na jakim możliwe jest to w naszym gronie. Wczoraj Dorota powiedziała, że planuje następną konferencję na 500 osób, bo powyżej 500 osób to się traci klimat. Więc my jesteśmy w takim dobrym miejscu, w którym klimat wciąż się utrzymuje. Chciałem wam pokazać technikę, która jest techniką oddechową, która nas gruntuje i jednocześnie przełącza działanie systemu sympatycznego na parasympatyczny, bo to można wziąć do kieszeni i po prostu włączyć, jak będzie potrzebne. I ona jest bardzo spójna z tym, co już zrobiliśmy, więc jesteśmy przygotowani. I teraz, jakkolwiek nie siedzicie, to możecie sobie zrobić krótki audyt ciała w tej pozycji, w której jesteście. Można się nawet tak rozejrzeć po ludziach po boku. Chcę tak pomyśleć, kogo tam widzisz? Czy to są osoby silne, słabe? Pojechałabyś z nimi na wakacje, nie? Pojechałabyś z nimi na wakacje. Jakie jest pierwsze wrażenie? Ponieważ cały czas coś komunikujemy. Cały czas coś komunikujemy sposobem oddychania, cały czas coś komunikujemy postawą ciała. Widzieliśmy wczoraj fragment demonstracji, jak się zmienia napięcie mięśniowe przy napięciu albo zapadnięciu mięśniowym i my tego używamy w pracy z oddechem. Więc jakkolwiek teraz nie siedzieliście, to poprosiłbym, żeby postawić stopy na ziemi równolegle. I znaleźć pozycję, która jest wygodna z relatywnie prostym kręgosłupem w oderwaniu od oparcia. Wow, inna sala się zrobiła od razu. Żałuję, że wy tego nie możecie zobaczyć. Czy to się gdzieś tak nagrywa, żeby państwo potem mogli sobie zobaczyć, jak wyglądają teraz? To bardzo się cieszę. Bo jest zmiana w odbiorze dla mnie i mam to szczęście, że was widzę. I teraz w relatywnie neutralnej, środkowej pozycji moje ciało też zaczyna łapać coś, co moglibyśmy nazwać zestrojeniem czy ześrodkowaniem. I ja z tej przestrzeni mogę prowadzić wykład, mogę się do was zwracać i jakoś cokolwiek nie powiem będzie odczytywane też przez pryzmat tego, w jaki sposób utrzymuje swoje ciało, ale nie komunikuje się tylko z wami, komunikuje się ze sobą przez tą pozycję. Stał 5 minut. Więc w ciągu tych 5 minut zrobimy to, a potem szybko przejdę do reszty. Wiemy też, że w tych pozycjach ciała, w których się zapadamy i kurczymy, rośnie poziom kortyzolu i spada poziom testosteronu, więc nasza zdolność do podejmowania działań spada. W tych pozycjach, w których się poszerzamy, spada poziom kortyzolu, rośnie poziom testosteronu i też mógłbym prowadzić z tej przestrzeni. Natomiast inaczej byście mnie przeżywali. Więc teraz prosta technika na kontenerowanie przeżyć i na ugruntowanie w oddechu. Połóż jedną dłoń nisko na brzuchu pod pępkiem, drugą na klatce piersiowej. I teraz pozwól, żeby oddech dotarł w tej pozycji do twojej dłoni na brzuchu. I rozmiękcz brzuch, raczej go nie wypychaj, nie siłuj się, tylko pozwól, żeby brzuch się rozmiękczył i żeby się troszkę otworzył.
I teraz pozwól, żeby twoje ciało wypełniło się oddechem, tak jak gdyby woda wpływała do naczynia. Czyli miękko od tej dłoni na brzuchu oddech otwiera troszkę żebra, otwiera klatkę piersiową, dociera do obojczyków. I też miękko w twoim tempie wypływa z obojczyków, z klatki, z żeber, z brzucha. Jest to oddychanie przeponowe, dolnobrzuszne. Daj sobie jeszcze 3 pełne oddechy. Stopniowo, nie pompując, nie siłując się, rozmiękczaj ciało i otwieraj oddech. I tu zatrzymam to ćwiczenie. Dziękuję bardzo. Można to kontynuować od 5 do 10 minut, żeby przełączyć działanie systemu sympatycznego na parasympatyczny. I przeskoczymy do tych 2 kolejnych faz pracy z oddechem. Nazwałem to świadomością transformacyjną, dlatego że tutaj się wydarza dużo zmian i my tymi zmianami do pewnego stopnia kierujemy w pracy z klientem. To, co się zmienia w oddechu, to oddech jest bardziej otwarty i połączony, co przynosi więcej doznań i wyłania więcej treści nieświadomych, ale klient jest już na to gotowy, jest przygotowany przez poprzednią fazę pracy z oddechem. Pracujemy tutaj z dookreślonym obszarem trudności lub celu, z dookreślonym celem, więc można kontraktować sesję. Amplifikujemy doznania, wzmacniamy to, co się dzieje. Pracujemy z ruchem i z ciałem poprzez spontaniczne, organiczne wyrazy tego, co ciało potrzebuje energetycznie dokończyć w tych sytuacjach. Jak pracujemy z tym dookreślonym obszarem trudności? No często prosimy o to, o co zostaliśmy poproszeni podczas doświadczenia Somatic Experience, o przypomnienie sobie sytuacji, w której czuliśmy się zestresowani, czy która była dla nas trudna i wtedy w ciele uaktywnia się wzorzec doznań związanych z tą sytuacją. Czasami używamy tego wzorca doznań, żeby zregresować się do pierwszej sytuacji, w której ten wzorzec doznań został w ciele zakodowany i tam używając oddechu, wyrażenia, ruchu, czasami odgrywania ról w celu wzmocnienia procesu, albo uzyskanie korektywnego doświadczenia, czyli jesteśmy tą osobą, która reaguje inaczej, odpowiada na potrzebę klienta albo na inicjatywę motoryczną, jak pan Wojtek wczoraj to ładnie ujął. I to jest transformacyjna część pracy, transformująca część pracy z oddechem. 1/3 w tych 30% stanowi technika rebirthingu, ale rzadko kiedy jest ona proponowana przez praktyka, raczej okazuje się, że ciało sobie znajduje intensywny, połączony sposób oddychania, który wydarza się od wewnątrz, organicznie. To jest symbol tej pracy i świadomość transpersonalna, transmodalna praca z oddechem. Doświadczamy tutaj, jest taka kategoria doświadczeń, które Maslow nazwał szczytowymi doświadczeniami czy szczytowymi stanami. I oddech prowadzi do doświadczenia głębokiego pokoju, głębokiego błogostanu, otwarcia serca, świadomości mistycznej albo wizji życia. W ogóle praca z tym poziomem stwarza szereg i możliwości, i problemów. I w tym podejściu myślimy sobie o tym, że jakoś to potrzebuje być praktycznie zaaplikowane w życiu klienta. Więc przykładowo pracowałem z biznesmenem, który, można powiedzieć tym językiem, doświadczył otwarcia serca i zrozumiał, że jego firma opiera się na dostarczaniu czegoś, ale jest wyrazem miłości. No i teraz ten człowiek będzie tę firmę prowadził inaczej, mając to zrozumienie. I to nie jest zrozumienie intelektualne. To jest coś, co wynika z przeżycia
I zmienia się oczywiście relacja tej osoby z pracownikami i relacja tej osoby z klientami. Ludzie tutaj często mają doświadczenia archetypów, czyli pewnych pierwowzorów, które są wspólne dla całej ludzkości. Doktor Ramesz wczoraj przywołał Buddę albo Jezusa i zdarza się, że rzeczywiście człowiek przeżywa siebie w takim rodzaju świadomości i konotuje to, kojarzy to z taką figurą, która jest rozpoznawalna. Natomiast to, czego doświadcza wewnętrznie, jest jego. Kluczem też w pracy z tym poziomie jest jakby budowanie nieprzywiązania do żadnego z tych stanów, ani do żadnej z tych figur. I tutaj się ujawniają problemy pracy z oddechem na tym poziomie, ponieważ możemy doświadczyć inflacji, co oznacza, że bierzemy sobie takie duchowe doświadczenie i karmimy nim ego, albo nonszalancji, która sprawia, że nie jesteśmy ugruntowani, tylko wyobrażamy sobie jakby naszą nieskończoną moc. Moja nauczycielka, dr Joy Manet, w prywatnej korespondencji kiedyś napisała do mnie: Michał, zwyczajność jest najbezpieczniejszym miejscem, jakie znalazłam. I to bardzo znaczące, zwłaszcza w pracy z takim obszarem. Tu widzimy pewne zharmonizowanie i ostatni slajd będzie taki. Jestem z wykształcenia prawnikiem. Przepraszam. Przywiązuję pewną uwagę do słów. I na przykład słowo komunikacja jest od słowa komunio, co znaczy połączenie, zjednoczenie, więź. Więc jak uczymy się komunikować, to uczymy się tego, a nie uczymy się parafrazy i pytań otwartych. Słowo poduszka jest dlatego, że się to wkłada pod uszka. Więc czasami używamy słów, nie rozumiejąc ich znaczenia. I oddech, jakby popatrzeć na słowo, jest od ducha. Jeśli byśmy zechcieli otworzyć taką płaszczyznę rozumienia, ja się nie upieram, że ona jest prawdziwa, upieram się, że można tak na to popatrzeć. I też ta kodyfikacja biblijna też nam o tym przypomina, że człowiek staje się istotą ludzką razem z tchnieniem Bożym. Inspiracja to jest słowo, które po polsku brzmi natchnienie. Ale jakby rozkodować inspirację, to tam jest in spirit, duch wy. Francuskie respire znaczy oddychać, ponownie napełniać się duchem, jakbyśmy na to tak popatrzyli. I potem prowadziłem warsztaty w Tajlandii, mówię, no nie wytłumaczę tego w taki sposób. I w chwili jakiegoś wglądu zobaczyłem, że te cztery słowa też się kleją. Brahman w sanskrycie to jest absolut, jakaś rzeczywistość ostateczna, przetłumaczona na polski Bóg. Atman to jest spersonalizowany aspekt absolutu dusza. Jest tam też it, czyli karmić się, żywić się. Jak to wszystko połączymy, powstaje Brahman, człowiek oddechu. Więc jeśli mówiłbym o zmianie paradygmatu na paradygmat energetyczny, w którym jesteśmy częścią wszystkiego, to powiedziałbym, że oddech jakby w tym uczestniczy. I być może zmiana paradygmatu to jest bradwolution, ewolucja w oddechu. Jest tutaj też ten symbol yin yang, który reprezentuje, jakby na to popatrzeć, oddech. Wdech i wydech. Czyli dwie przeciwstawne siły, które łączą się w jedną całość. Pełnia też jest archetypem i kontemplacja tej pełni w oddechu często prowadzi nas do zrozumienia pewnych rzeczy z poziomu egzystencjalnego. Zawsze jak przechodzę do tej części, wychodzę na tą trudność, bo wydaje mi się, że czasem mówię o czymś, jak to powiedział kiedyś mój szef, który jeździł do Nowego Sącza wykładać psychologię, jadę uczyć górali czegoś, czego nie widać. I to zawsze było dla niego problematyczne. Pozwoliłem sobie zamieścić ten rysunek z jednego powodu. Chciałem jeszcze jedną perspektywę pracy z ciałem tutaj pokazać. Ponieważ w pracy z oddechem od czasu do czasu okazuje się, że ludzie mają przeżycie ciała jako obiektu świętego, w którym się ujawnia duch. I niezależnie od tego, czy uznamy, że to przeżycie jest prawdziwe czy fałszywe, bo możemy przyjąć i tak,
to przeżycie świętości ciała będzie sprawiało, że nawiązuje człowiek z nim inną relację. I takie doświadczenia i takie rezultaty też widzieliśmy. I też sobie myślę o tym, że w naszej kulturze, w chrześcijańskiej kulturze, jakby ciało jest separowane od ducha. W pracy z oddechem duchowość jest bardzo ucieleśniona. Jakby ten duch, którym jest oddech, pracuje w tym kontenerze, czy w tym naczyniu, którym jest ciało. I z biegiem czasu zauważyliśmy, że ludzie pracujący z oddechem zaczynają ten szacunek do ciała nabywać. I to jest też dobry początek. To myślę, że tutaj jestem, powiem się, że tutaj zamknę. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie tego wykładu. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Mi też jest niezmiernie przykro, że muszę poganiać albo informować o czasie, bo to niezwykle wszystko jest ciekawe, ale żeby nie zabierać czasu następnemu wykładowcy, zrobię to najszybciej jak się da.